Kolejne podejście metropolii do spalarni. Dzisiaj znowu rozpoczyna się proces, z którego już raz nic nie wyszło. Przewidujemy, że przestrzeni jest na od 3 do 6 takich instalacji. No, chcemy to po prostu, żeby po ekspercku do tego podejść i rozpocząć ten dialog, rozmowy. Na razie temat spalarni odpadów opiera się głównie na rozmowach. Już raz było blisko rozpoczęcia konkretniejszych kroków, ale wojewoda zablokował możliwość powołania przez metropolię spółki celowej, która miała się zająć budową. Teraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zmienia strategię. Dzisiaj przegłosowano uchwałę w tej sprawie. Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów w projekt uchwały według druku nr 312. Proszę o oddanie głosu. Zgodnie z nią 26 gmin utworzy grupę zakupową, której celem będzie przygotowanie budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Gminy dostaną na to pieniądze. Jako lider podregionu bytomskiego mamy porozumienie ze wszystkimi gminami i teraz będziemy nad tym pracować. Czy to będzie Bytom, czy nie? No myślę, że jeszcze chwila na to jest potrzebna. Pieniądze, które dzisiaj zostały uchwalone, na pewno będą stanowiły taki wkład do dokumentacji, do analiz, do decyzji środowiskowych. Choć o potrzebie budowy spalarni odpadów w metropolii mówi się od kilkunastu lat, to temat nie jest łatwy, bo gdy tylko się pojawia, od razu wzbudza sprzeciw mieszkańców. Prezydent Rudy Śląskiej nie zagłosował za wsparciem grupy zakupowej, bo miasto nie bierze w tym udziału. Trzeba rozmawiać z mieszkańcami, trzeba mieć wszystkie decyzje, w tym te środowiskowe, gdzie tam też proces konsultacji społecznych jest szeroko posunięty, więc no trzeba rozmawiać, trzeba się zmierzyć z problemem. Jeżeli chcemy być wiarygodni w stosunku do Unii Europejskiej i ograniczać ten strumień odpadów, który idzie na wysypiska. A to właśnie Unia Europejska wymaga, żeby coraz więcej odpadów trafiało do recyklingu. W przeciwnym wypadku Polska będzie płacić kary, a rząd może obciążyć gminy. Co za tym idzie, miasta będą podnosić opłaty za wywóz śmieci, żeby zrekompensować straty związane z karami. Za zeszły rok obowiązywał poziom 25% odpadów przekazanych do recyklingu, natomiast w tym roku już jest 35% i z roku na rok ta wysokość będzie rosnąć. No jest to zatrważające dla nas. Mimo wszystko największe gminy jak Katowice czy Sosnowiec do współpracy przy metropolitalnym projekcie nie przystąpiły. Albo jedna wielka, no jedna to pewnie w województwie śląskim byłoby za mało, ale duża spalarnia, duża termiczna utylizacja odpadów, czyli ekologiczna elektrociepłownia tak naprawdę, bądź czego chyba jesteśmy większymi zwolennikami akurat, jeżeli chodzi o Sosnowiec. Budowa małych, wykorzystując obecnie działające elektrociepłownie, które muszą jak gdyby pracować nad tym, żeby nie płacić kar za emisję. Po przegłosowaniu uchwały metropolia ma w końcu przejść do dalszych działań. Układamy tą grupę zakupową i wybieramy ekspertów, którzy określą nie tylko to, co pan pytał, lokalizację czy możliwości lokalizacyjne, ale i technologię, i ilość, i jakie instalacje. Te mniejsze metropolitalne instalacje powinny mieć przerób od około 25 do 60 tysięcy ton odpadów rocznie. Najwcześniej konkrety dotyczące ich ewentualnej lokalizacji mają być znane w 2025 roku.